Niektórzy piątą generację systemu bezprzewodowego porównują do broni wojskowej. Spekuluje się na temat jej złego wpływu na zdrowie oraz złego oddziaływania na naturę. Ostrzeżenia padają od naukowców, jednak nie wszyscy jej się obawiają. Jakie zagrożenia tak naprawdę niesie z sobą sieć 5G? Czy jest kolejnym krokiem w rozwoju technologii? Czy może stanowić realne niebezpieczeństwo? Mikrofale są używane w wielu gałęziach przemysłu. Za ich pomocą przetwarza się materiały, topi szkło i odnawia dzieła sztuki. Jednak według niektórych teorii spiskowych mogą także służyć do kontroli ludzi oraz niszczenia naszego zdrowia. Halucynacje dźwiękowe, zaburzenia myślenia, zmienne nastroje i inne problemy psychiczne są często przepisywane właśnie sygnałom przesyłanym za pomocą mikrofal radiowych. Podobne sygnały wkładają do naszych głów dźwięki i myśli, które w ogóle nie należą do nas. Psychologowie często się spotykają z podobnymi stwierdzeniami. Są prawdziwe, czy może są urojonymi wizjami osób z zaburzeniami psychicznymi? Spekulacje na temat szkodliwego oddziaływania bezprzewodowej sieci telefonii komórkowej pojawiły się na długo przed pojawieniem się 5G, a wszystko rozpoczęło się w latach 90. wraz z nadejściem sieci 2G i słowami krytyków, którzy jednogłośnie wyrażali swoje zaniepokojenie tym, że wysyłane przez nią fale mogą powodować raka. Dzisiaj kontrowersje wokół 5G pogłębiają się dzięki szerokiej dostępności mediów społecznościowych. Chociaż amerykańska Narodowa Agencja Ochrony Środowiska przyznała, że promieniowanie elektromagnetyczne emitowane przez sieć 5G jest zbyt niskie, aby w jakikolwiek sposób zagrozić człowiekowi, to pojawiają się ostrzeżenia ze strony naukowców. 27 sierpnia 2020 roku ponad 400 naukowców podpisało petycję o nazwie Apel o powstrzymanie na Ziemi 5G. Tam wyrazili obawy, że ilość promieniowania elektromagnetycznego emitowanego przez 5G jest znacznie wyższa niż w jej poprzednich generacjach. Naukowcy domagali się zaprzestania instalacji masztów 5G i rozpoczęli badania nad prawdziwą szkodliwością 5G. Ostrzegają, że w dzisiejszych czasach każdy narażony jest na niekorzystne działanie nadajników 5G. Obecnie sieci internetowe są częścią autobusów, samochodów, kamer przemysłowych i urządzeń domowych. Jednym słowem, nie ukryjemy się przed 5G. Zauważcie, że naukowcy już od dłuższego czasu ostrzegali nas przed niebezpieczeństwem płynącym z promieniowania elektromagnetycznego emitowanego przez urządzenia elektryczne i bezprzewodowe. Według wielu badań to promieniowanie wpływa niekorzystnie na wszystkie żywe organizmy. W październiku 2018 roku w Hadze znaleziono 297 martwych ptaków. To samo było w grudniu 2019 roku w północnej Walii. Tutaj naliczono 225 martwych sztuk. Czy oba te przypadki są w jakiś sposób ze sobą połączone? Okazuje się, że doszło do nich w momencie, kiedy w okolicy instalowano nadajniki 5G. A wy, jak myślicie, czy nowoczesny system bezprzewodowy, jaki oferuje nam dzisiaj sieć 5G, naprawdę może być dla nas aż tak niebezpieczna? Koniecznie podzielcie się swoimi opiniami w komentarzach.